od pierwszego seta dość mocno kontrolowaliśmy grę. Z każdym kolejnym setem Bielsko tak naprawdę nabierało wiatru w żagle i zaczynało grać coraz lepiej, ale wydaje mi się, że najważniejsze, co super wykonaliśmy, to nie daliśmy dużej skuteczności skrzydłowym. Dużo broniliśmy i dobrze graliśmy blokiem. Troszkę ta nasza gra, myślę, że w dzisiejszym meczu delikatnie falowała. Też na zagrywce nie było tak jak zawsze, ale najważniejsze, że 3-0 to się liczy. Błędów w zagrywce mniej niż w zawierciu, więc to był ten element, na którym trener się skupiał przed tym meczem do poprawy, bo gdzieś tam w zawierciu to w szczególności końcówka trzeciego seta i to jest zepsute zagrywki. No tak, czasami jest, że te końcówki tak wyglądają, w szczególności z tymi drużynami z topu. Trzeba zaryzykować, zaryzykowaliśmy, niestety się nie udało. Dzisiaj było trochę lepiej, ale tak jak mówię, jeszcze na pewno mamy parę rzeczy do poprawy. To było w sumie najważniejsze w zawierciu, że tam nie było tej zagrywki, więc na tym się skupiliśmy przez te dni i dzisiaj już wróciliśmy na nasze tory, także myślę, że wszystko się dobrze układa. Teraz przed Wami wyjazd do Nysy, kolejna długa podróż i trudny przeciwnik. Skupiacie się głównie na sobie, czy gdzieś tam patrzycie na te ostatnie mecze Nysy, bo oni mieli fenomenalny początek sezonu, ale później gdzieś tam już jednak też te porażki im się przytrafiały. To prawda, no Nysa zaczęła sezon bardzo dobrze, także myślę, że to nie będzie łatwe spotkanie po bardzo długiej podróży. O tym spotkaniu zaczniemy tak naprawdę dopiero od jutra się zastanawiać. Do tej pory myśleliśmy tylko i wyłącznie o Bielsku. Także myślę, że jutro już będziemy rozplanowywać Nysę i zobaczymy. Jesteś kibicem piłki nożnej, gdzieś tam spoglądasz na wynik Polska-Meksyk? Może w szatni czeka jakieś grupowe oglądanie na telefonie? Tego jeszcze nie wiem, nie zdążyłem dojść do szatni, ale oczywiście oglądam i mam nadzieję, że dobrze idzie, jeszcze nie znam wyniku. A jak przyszliście na mecz, to o Janie Martinezie były jakieś śmieszne przegranej Argentyny? Były. I nie było zmowy, a każdy się śmiał tak naprawdę. Każdy napotkany się śmiał, także gdzieś go tam mu szpilki wbijaliśmy.